powiem Wam, że siema, przede wszystkim ciągle mam coś do roboty. Wczoraj ze skuterem, dzisiaj trzeba ułożyć sprzęgło, sprawdzić opony nowe, które dostałem z G-Moto. A przede wszystkim, żeby sprzęgło się ułożyło, czyli trzeba trochę pojeździć. Wiecie co? Powiem Wam tak, źle zrobiłem sprzęgło. Ciągnie. I późno bierze. Nie bierze tu, tylko tu i ciągnie. Źle jest. Czyli już pojeździłem. Mało tego, nie mam powietrza z tyłu. I z przodu. To się wybrałem. Czyli powrót. Cały czas ciągnie. Lipa. Dupa. Nie wiem dlaczego. Wiadomo, no po wymianie jeszcze nie jeździłem. Tak tylko wypróbowałem. Ale jest dupa. Nic nie poradzę. Czyli źle wymieniłem, coś źle zrobiłem. A tak się cieszyłem, że sam wymieniłem. No i dupa. No ale co mogłem źle zrobić? No tam nie ma co źle zrobić. Jeszcze jeden motyw. Klamka sprzęgła brała mi tutaj przy samym końcu. Ja zapomniałem, tu jest regulacja. I w tej chwili wykręciłem na maksa, no i jest lepiej. No i jeszcze jedna próba. Koła napompowałem, nie wiem dlaczego ubyło powietrza i z przodu i z tyłu, nie mam pojęcia dlaczego. Nigdy to mi się nie zdarzało, ale być może, że przy zakładaniu tych nowych opon coś tam. Najwyżej pojadę na poprawkę. No trochę niewesoło. Dobra, jeszcze jedna próba. Tak, to była kwestia regulacji tutaj klamki. Faktycznie to sprzęgło musi się ułożyć teraz. Kuźwa! Ja pierdzielę, do wulkanizatora jadę, no co? No nie pojeżdżę, nawet sprzęgła nie wypróbuję. Ale już jest lepiej, nie ciągnie. Jasna dupa. Szok, kurde. Teraz jeszcze trafić z tyłu. No nie wiem, jak obydwa będę musiał zabić, to jestem. Wkurzyłem się strasznie, nie? No teraz bierze tutaj przy samej manetce. Ale co z tego, jak nie idzie jechać? No chciałem trochę pojeździć i kurde, nie wiem, no nie dojadę, bo rozwalę sobie całą dętkę. W ogóle nie wrócę. Muszę jechać do chaty i ściągnąć koło i zawieźć. Ale za sprzęgłem w porzo jest. Nara. Wkurzony bleku spada na chaos. Ale nie ciągnie, to jest najważniejsze. Czyli regulacja tutaj klamki. No kurde, zawsze zapomniałem o tym. Ale dopiero pojechałem do garażu, wjechałem i mówię, kurde, no, coś musi być tutaj, no regulacja, tak. W sumie świeże sprzęgło, no to trzeba. Dzisiaj same problemy. Pierw z regulacją tu klamki, myślałem, że sprzęgło źle założyłem. Potem koło tylne, potem koło przednie. Tutaj słuchajcie, założyłem tu blica, bo dętka poszła, bo miałem źle z tyłu, znaczy od spodu fartuch zły i po prostu od szprychy przebiła się dętka. Ale teraz będzie tu blic. No i co, założę i wyjadę. Trzeba ułożyć to sprzęgło. Pechowy dzień, no pechowy dzień. Mam nadzieję, że już dosyć tego pecha na dzisiaj. Mam nadzieję, że to dzisiaj koniec tego pecha, że wyjadę, no pech, no tak, kolejny, no bo deszcz zaczął padać. No ale jadę układać sprzęgło, no i spróbuję coś wyrwać na koło. Chociaż jest mokro. No ale co? Aha, jeszcze sprawdzę tylne koło. Żeby nie było. Tylne na szczęście trzyma. Dobra, jadę. A co zrobić? Nie poradzi się. Czasem tak bywa, czasem niewiedza, czasem zapomnienie, czasem koło pójdzie. Ale w jeden dzień. Chyba na dzisiaj to dosyć tego pecha, co? Kurde, taki dzień jak codziennie. To załamka by była. O, teraz muszę trochę to sprzęgło podciągnąć. To myślałem, że załamka, mówię, kurde, co ja tam mogłem źle zrobić, nie? A jednak wyszło, że dobrze. Znaczy, no mógłby ktoś powiedzieć, że kolejny pech, bo deszcz zaczął padać. Ale nie dałoby mi to spokoju. Zwłaszcza to sprzęgło, no bo wiadomo, tam koło to... Na dętkę to się nic nie poradzi. Ale się układa sprzęgło, układa, bo muszę teraz trochę... w drugą stronę kręcić. Ja zrobię tam z 2-3 motogodziny i też olej zaraz też wymienię jeszcze raz. No biegi też dobrze wchodzą. Wszystko gra. Ale trochę byłem załamany, mówię, ja pierdzielę. Co tam mogło później tak, nie? Pamiętacie, jak mi kiedyś na tym starym sprzęgle żabowało? Jak był, no twierdziłem, że jest zimny silnik. W tej chwili po zmianie sprzęgła to się nie dzieje, czyli to już był pierwszy objaw, że sprzęgło do wymiany. Pamiętacie z odcinków, że gdzieś na miejscówkę jechałem, odpalałem go tak, potem tym sprzęgłem musiałem pompować, bo myślałem, że po prostu za mała przepustowość tego sprzęgła jest, bo to jest 9, powinna być 10 i niby Beta nie zaleca 9, ale produkuje je, tak, w oryginale. Takiego właśnie. Nie no, idzie na tym mokrym też, ktoś tam się upali. Tu chciałem wam przypomnieć, że jak trenujecie jazdę na kole, to główny element to jest nie tylko sprzęgło, ale kompresja, tak? Praca ciałem, żeby dobrze wyrwać na początek. Teraz to jestem bardzo zadowolony. Mimo, że ten dzień pechowo się zaczął, to i tak jestem zadowolony, że wyszło na to, że sprzęgło dobrze poskładane i że tego tablica miałem i można było wyjechać. Tu pizga wiatr, tu nie pojeżdżę. Tutaj ale co, wypróbowałem, na koło idzie. Na trawie to rwie to. Jeszcze się nie da na kole. Teraz mam pewność, jest ok. Słuchajcie, teraz mam pewność, że sprzęgło dobrze założyłem. Tylko kwestia była regulacji klamki. Tak samo oponki. Poczekam, aż w tygodniu trochę pogoda się zmieni. Może będzie sucho w miarę, będzie można potrenować. Fajnie teraz to sprzęgiełko pracuje. Czyli w dupę musiało dostać tak wcześniej od strzałów. Ja słuchajcie, no mam wszystko przetestowane, jest wszystko ok. Spadam na chaos. Trzymajcie się, hejos, nara. Słuchajcie, jak będzie padać, to obiecuję, że robię porządki w garażu. Połowę rzeczy stąd muszę wyrzucić, nie? No nie wiem. Ciągle syf, a jak już coś robię, to ciągle syf. No nie umie się odnaleźć w porządku, potem wszystkiego szukam. Ale naprawdę zrobię porządki. Już na święta zrobiłem, no to teraz na luty zrobię też. Elo, trzymajcie się, nie dajcie się, pamiętajcie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.